Pytamy, jak zająć stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora. To nie jest łatwa rzecz, przeczytać tekst historyczno-literacki, teoretyczno-literacki bądź krytyczno-literacki, który często bywa tekstem trudnym i z niego wydobyć, często zagmatwane, często niewypowiedziane wprost, stanowisko autora. Co zrobić, żeby to było działaniem skutecznym, żeby to była rzeczywiście główna myśl autora. Przed tobą tekst Józefa Bachurza poświęcony lalce Bolesława Prusa. Bardzo udana, krótka rozprawa historyczno-literacka. Bardzo zwarta, stanowiąca fragment większej całości. Fragment rozprawy, w której jest bardzo wyraźna teza, bardzo wyraźne argumenty i bardzo wyraźne podsumowanie. Powinieneś wiedzieć, o co w niej chodzi i powinieneś rozpoznać intencje autora, który tę rozprawę napisał. Co zrobić, żeby wydobyć główną myśl tekstu? Jest takich 7 czynności, których nie można się wystrzec i od których nie można uciec, żeby zdać dobrze maturę. Po pierwsze, czytając tekst, musisz zwrócić uwagę na jego tytuł. On bardzo dużo ci powie o tym, co jego autor chciał udowodnić. Gdzie jest ta główna myśl tekstu? To jest rzecz pierwsza. Bardzo łatwo ją zinterpretować, bardzo łatwo ją odczytać. Rzecz druga, musisz wiedzieć dobrze, z jakim rodzajem tekstu masz do czynienia. Czy jest to tekst historyczno-literacki, który opisuje pewną rzeczywistość historyczno-literacką, czyli pewną rzeczywistość tekstową, czy to jest tekst krytyczno-literacki, który jest nastawiony na wartościowanie, czy to jest tekst teoretyczno-literacki, który jest nastawiony na strukturę tekstu, na jego budowę. Trzecia rzecz, odszukaj najważniejszą myśl. Odszukaj tę myśl, która wydaje ci się, że jest najbardziej istotna, ta, przez którą autor chce przykuć naszą uwagę. Pamiętaj o jednym, żeby notować, robić notatki na marginesach. Zaznaczaj, co jest dla ciebie istotne. Stosuj swój własny system notatek. Podkreślaj, rób gwiazdki, wykrzykniki, cokolwiek chcesz. Czwarta rzecz, którą musisz zrobić, to jest wybór słów kluczowych. Na pewno będzie ich za dużo. One zadziałają tylko wtedy, kiedy dokonasz ich selekcji, kiedy zostaną rzeczywiście te najważniejsze. Chcemy ci to pokazać na tym tekście, który jest naszym przykładem. Jak dokonać wyboru słów kluczowych i jak dokonać ich selekcji. Kolejna rzecz, piąta, z którą musisz się uporać, to jest wskazanie argumentów, jakimi posłużył się autor. Wskazanie tych mocnych stwierdzeń autora. Tych, którymi chce on udowodnić swoją tezę. Bardzo łatwo je rozpoznasz. Będą one bardzo wyraźnie wyeksponowane. Zobacz na to, jakie mamy argumenty w tym tekście. Są 4. 4 zasadnicze argumenty, które pozwalają udowodnić tezę postawioną przez autora. Kolejna rzecz, zwróć uwagę na przykłady literackie. W tekście, który omawiamy, pojawi się i Norwid, pojawi się Mickiewicz i pojawią się jeszcze inne teksty kultury. Pojawi się również Gombrowicz. Powinieneś go znać, ponieważ jest to lektura obowiązkowa. Ferdydurke jest lekturą dla ciebie obowiązkową. Te inne teksty kultury, do których odwołuje się autor, one naprowadzą cię na główną myśl, którą chce wyrazić autor. I rzecz ostatnia, spójrz na wnioski. Dobrze skonstruowana wypowiedź zawsze wymaga wniosków. Zawsze te wnioski są w nią wpisane. One są po prostu niezbędne. Zobacz, jakie wnioski autor wysnuł. I to wszystko, razem wzięte, pozwoli ci odczytać główną myśl tego tekstu. Zapisz ją. I to jest jedno z najważniejszych twoich zadań, które masz zrobić na maturze na poziomie rozszerzonym.